Módl się tak, módl się tak, aby serce twoje dziś znosząc się mogło wyznać Panu, że Jezus moim zbawcą jest. Jezus moim zbawcą jest. Zbawcą jest. Kochany bracie, kochana siostro, posłuchajmy razem tego, co Jezus mówi w szkole modlitwy do Luizy i do każdego z nas. Czemu służy modlitwa, w której się utożsamiamy z Jezusem? Luiza pisze: kiedy się modliłam, łączyłam swój umysł z umysłem Jezusa, swoje oczy z oczami Jezusa i tak z całą resztą, zamierzając czynić to, co Jezus czynił swoim umysłem, swoimi oczami, swymi ustami, swym sercem, czyli wszystkim. I tak jak się wydawało, że umysł Jezusa, oczy i tym podobne roztaczały się, aby przynieść dobro wszystkim, tak wydawało się, że ja również się roztaczałam, aby przynieść dobro wszystkim, łącząc się i utożsamiając się z Jezusem. I tak jak się wydawało, że umysł Jezusa, oczy i tym podobne roztaczały się, aby przynieść dobro wszystkim, tak wydawało się, że ja również się roztaczałam, aby przynieść dobro wszystkim, łącząc się i utożsamiając z Jezusem. Pomyślałam sobie, co to za kontemplacja, co to za modlitwa, ach, jestem do niczego, nie potrafię nawet nad niczym rozmyślać. Ale kiedy o tym myślałam, mój zawsze uwielbiony Jezus powiedział do mnie: córko moja, jak możesz się tym zadręczać? Zamiast się zadręczać, powinnaś się raczej radować, ponieważ kiedy innym razem rozmyślałaś i wiele pięknych refleksji powstawało w twoim umyśle, ty nie czyniłaś nic innego, jak tylko czerpałaś coś ze mnie, z moich przymiotów i z moich cnót. A ponieważ nie pozostało ci nic innego, jak tylko się połączyć i utożsamić ze mną, możesz wziąć mnie całego. A ponieważ z samej siebie nie jesteś zdolna do niczego, to ze mną będziesz zdolna do wszystkiego, gdyż pragnienie i chęć dobra tworzy w duszy twierdzę, która pozwala jej wzrastać i ustanawia w niej życie Boże. Następnie jednocząc i utożsamiając się ze mną, dusza łączy się z moim umysłem i w ten sposób wytwarza w umysłach stworzeń życie wielu świętych myśli. Kiedy się łączy z moimi oczami, wytwarza w stworzeniach życie wielu świętych spojrzeń. W ten sam sposób, jeśli się połączy z moimi ustami, da życie słowom. Jeśli się połączy z moim sercem, z moimi pragnieniami, z moimi rękami, z moimi krokami, da życie każdemu uderzeniu serca, da życie pragnieniom, czynom, krokom. Będzie to życie święte, ponieważ ja posiadam w sobie moc twórczą, a wraz ze mną dusza tworzy i czyni to, co ja czynię. Otóż to zjednoczenie ze mną, części po części, umysłu z umysłem, serca z sercem i tym podobne, w najwyższym stopniu stwarza w tobie życie mojej woli i mojej miłości. W woli zostaje ukształtowany Ojciec, w miłości Duch Święty, a dzięki działaniu, słowom, uczynkom, myślom i całej reszcie, która może wypłynąć z tej woli
i z tej miłości zostaje ukształtowany Syn. Tym właśnie jest Trójca w duszach. Jeśli więc mamy działać, jest nam obojętne, czy mamy działać w Trójcy w niebie, czy też w Trójcy dusz na ziemi. To dlatego odbieram Ci całą resztę, chociaż są to dobre i święte rzeczy. Chcę w ten sposób dać Ci to, co najlepsze i najświętsze, czyli siebie samego. Pragnę uczynić Ciebie drugiego siebie w takim stopniu, w jakim jest to możliwe dla stworzenia. Sądzę, że nie będziesz już więcej narzekała, nieprawdaż? Chcę do Ciebie podobnym być. Panie Jezu, chcę do Ciebie podobnym być. Panie Jezu, naczyniem, które byś używać mógł. Chcę do Ciebie podobnym być. Naczyniem, które byś używać mógł. Chcę do Ciebie podobnym być. Naczyniem, które byś używać mógł, chcę do Ciebie podobnym być. Modlić się w tych samych intencjach, z tym samym zadośćuczynieniem i tą samą miłością, co Jezus. Myślałam o napisanych godzinach męki pańskiej i o tym, że nie posiadają żadnych odpustów. Tym samym ten, kto je rozważa, nic nie zyskuje, podczas gdy wiele modlitw obdarowanych jest tak wielką ilością odpustów. Gdy tak rozmyślałam, mój zawsze uwielbiony Jezus powiedział mi w swej łaskawości: córko moja, dzięki modlitwom obdarzonym odpustami można coś zdobyć. Natomiast godziny męki, które są moimi własnymi modlitwami, moim zadośćuczynieniem i całą miłością, wyszły z głębin mojego serca. Czy może zapomniałaś, ile razy przyłączałem się do Ciebie, aby wspólnie z Tobą je rozważać i jak przemieniałem bicze w łaski dla całej ziemi? Dlatego moje zadowolenie jest tak wielkie, że zamiast odpustów daję duszy garść miłości, która zawiera nieobliczalne bogactwo o nieskończonej wartości. A z kolei, gdy coś czynione jest z czystej miłości, moja miłość znajduje w tym wytchnienie. I nie jest to bez znaczenia, gdy stworzenie przynosi ulgę i daje ujście miłości Stworzyciela. Modlić się Jezu z Tobą chcę. Nigdy więcej już sam. Modlić się z Tobą Jezu chcę. Nigdy więcej już sam, nigdy więcej już sam. Muzyka.
modlić się tak, jak Jezus się modli, modlitwą powszechną w Jego woli. Kiedy się modliłam, mój słodki Jezus poruszył się obok mnie i poczułam, że On także się modlił, a ja zaczęłam się Mu przysłuchiwać. I Jezus powiedział do mnie: córko moja, módl się, ale módl się tak, jak ja się modlę, czyli rozpłyń się całkowicie w mojej woli, a znajdziesz w niej Boga i wszystkie stworzenia. Oddasz je Bogu tak, jak gdyby były jednym tylko stworzeniem, ponieważ wola Boża jest Panem wszystkich, a u stóp boskości złożysz dobre czyny, aby oddać Mu cześć, oraz złe czyny, aby za nie zadośćuczynić mocą świętości, potęgi i bezmiaru woli Bożej, przed którą nic nie może umknąć. Takim było życie mojego człowieczeństwa na ziemi. Pomimo, że moje człowieczeństwo było święte, potrzebowałem woli Bożej, aby dać Ojcu pełne zadośćuczynienie i odkupić ludzkie pokolenia, ponieważ tylko w woli Bożej mogłem znaleźć jakby stale obecne wszystkie pokolenia, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, jak również wszystkie ich myśli, słowa, czyny i tym podobne. W tej świętej woli, nie pozwalając umknąć niczemu, przyjmowałem w swoim umyśle wszystkie myśli i przybywałem przed Najwyższy Majestat, aby zadośćuczynić za każdą myśl z osobna. W tej woli schodziłem do umysłu wszystkich stworzeń, aby dać im dobro, które wybłagałem dla ich umysłów. W moich spojrzeniach przyjmowałem oczy wszystkich stworzeń, w moim głosie ich słowa, w moich ruchach ich ruchy, w moich rękach ich czyny, w moich stopach ich kroki, w moim sercu uczucia i pragnienia. A gdy je czyniłem jakby swoimi własnymi, moje człowieczeństwo oddawało Ojcu zadośćuczynienie w woli Bożej, a ja ratowałem biedne stworzenia. Boski Ojciec był z tego zadowolony. Nie mógł mnie odrzucić, gdyż On sam był świętą wolą. Czy mógłby odrzucić siebie samego? Oczywiście, że nie. Tym bardziej, że w tych czynach znajdował doskonałą świętość, nieosiągalne i zachwycające piękno, najwyższą miłość, wielkie i wieczne czyny oraz niezwyciężoną moc. Takim było całe życie mojego człowieczeństwa na ziemi od pierwszej chwili mojego poczęcia aż do ostatniego tchnienia, abym następnie kontynuował je w niebie i w Przenajświętszym Sakramencie. Otóż dlaczego także i Ty nie mogłabyś tego uczynić? Dla kogoś, kto mnie kocha, wszystko jest możliwe w zjednoczeniu ze mną. Módl się w mojej woli i przynieś przed Majestat Boży w Twoich myślach myśli wszystkich, w swoich oczach spojrzenia wszystkich, w swoich słowach, ruchach, uczuciach i pragnieniach wszystko to, co należy do Twoich braci, aby za to odpłacić i wybłagać dla Twoich braci światło, łaskę i miłość. W mojej woli znajdziesz się we mnie i we wszystkich. Będziesz żyła moim życiem, będziesz się modliła ze mną, a Bóg Ojciec będzie szczęśliwy. I całe niebo powie: kto przywołuje nas z ziemi? Kto pragnie zawrzeć w sobie tę świętą wolę, obejmując nas wszystkich razem? Jakże wiele dobrego może uzyskać ziemia, kiedy dusza żyjąca w woli Bożej sprowadza niebo na ziemię.
Przyjdź, wolo Boża. Przyjdź i pozwól nam w Tobie żyć. Niech przyjdzie królestwo Twe, by wola spełniła się, wola Boża jako w niebie, na ziemi niech żyje. Wolo Boża przyjdź. Jezus uczynił wszystko, co stworzenia powinny uczynić wobec Boga. I nie wiem jak, ale się znalazłam w Jezusie. Któż mógłby opisać, jak wiele rzeczy pojmowałam wewnątrz tego przenajświętszego człowieczeństwa? Potrafię tylko powiedzieć, że boskość we wszystkim kierowała jego człowieczeństwem. A ponieważ boskość w jednej chwili może dokonać tyle czynów, ile każdy z nas może dokonać przez cały okres życia i ile czynów każdy z nas pragnie dokonać, a także ponieważ boskość działała w człowieczeństwie Jezusa Chrystusa, wyraźnie zrozumiałam, że błogosławiony Jezus przez całe swoje życie ponownie wykonywał za wszystkich i za każdego z osobna wszystko to, co każdy jest zobowiązany czynić wobec Boga, tak iż oddawał cześć Bogu za każdego z osobna. Za każdego dziękował, dawał zadośćuczynienie i wysławiał. Za każdego wielbił, cierpiał i się modlił. Zrozumiałam więc, że wszystko, co każdy powinien uczynić, zostało już wcześniej sercem Jezusa uczynione. Niech nas ogarnie łaska Panie Twa. Duch Twój Święty niech dotknie nas. Niech nas ogarnie łaska Panie Twa. Duch Twój Święty niech dotknie nas. Boska modlitwa tych, którzy żyją w woli Bożej. Córko moja, modlitwa jest muzyką dla mojego ucha, szczególnie wtedy, gdy dusza jest całkowicie zharmonizowana z moją wolą, tak iż w całym jej wnętrzu nie widać nic innego, jak tylko ciągłą postawę życia wolą Bożą. Ta dusza to jakby drugi Bóg, który odtwarza dla mnie tę muzykę. Och, jak bardzo jest przyjemna.
Znajdując kogoś, kto mi się odwzajemnia na równi, mogę otrzymać boską cześć. Tylko ten, kto żyje w mojej woli, może osiągnąć tak wiele, ponieważ wszystkie inne dusze, nawet gdyby bardzo wiele czyniły i bardzo wiele się modliły, będą zawsze czyniły rzeczy i modlitwy ludzkie, a nie boskie. Nie będą więc miały tej mocy i tego uroku dla mojego ucha. Tylko w Twoich dłoniach jestem jak melodia, tylko w Twoich rękach jestem jak piosenka, tylko w Twej miłości nie brak mi radości, tylko w Tobie, Jezu, chcę na zawsze żyć. Tylko w Twoich dłoniach jestem jak melodia, tylko w Twoich rękach jestem jak piosenka, tylko w Twej miłości nie brak mi radości, tylko w Tobie, Jezu, chcę na zawsze żyć. Modlitwa woli Bożej. Po przyjęciu komunii powiedziałam do Jezusa: kocham Cię, a On powiedział do mnie: córko moja, pragniesz mnie naprawdę miłować? Powiedz: Jezu, kocham Cię Twoją własną wolą. A ponieważ moja wola wypełnia niebo i ziemię, to Twoja miłość otoczy mnie wszędzie, a Twoje kocham Cię będzie rozbrzmiewało tam wysoko w niebiosach, a nawet w głębi otchłani. Tak więc, gdy chcesz powiedzieć: wielbię Cię, błogosławię Cię, wychwalam Cię, dziękuję Ci, powiesz to w zjednoczeniu z moją wolą, a wypełnisz niebo i ziemię adoracją, błogosławieństwem, chwałą i dziękczynieniem w mojej woli. Są to rzeczy proste, łatwe i ogromne. Błogosławić Cię chcę, błogosławić Cię chcę, sercem pełnym wdzięczności, błogosławić Cię chcę, błogosławić Cię chcę, błogosławić Cię chcę, sercem pełnym wdzięczności, błogosławić Cię chcę, błogosławić Cię chcę, błogosławić Cię chcę, sercem pełnym wdzięczności, błogosławić Cię chcę. Jezu, kocham Ciebie Twoją własną miłością, która żyje, tętni w woli Bożej. Skuteczność modlitwy.
znajdując się w swoim zwyczajowym stanie przez krótki czas, widziałam błogosławionego Jezusa i modliłam się do Niego za siebie i za inne osoby, ale z pewną trudnością, inaczej niż zwykle, jakbym nie mogła uzyskać wiele, jakbym modliła się tylko za siebie. A dobry Jezus powiedział do mnie: córko moja, modlitwa jest jednym tylko punktem i podczas gdy jest jednym tylko punktem, może uchwycić razem inne punkty. A więc dusza tyle samo może wybłagać, modląc się sama za siebie, co modląc się za innych. Jej skuteczność jest jedna. Jak cudowna to nowina dla Ciebie i dla mnie, bracie i siostro. Dusza tyle samo może wybłagać, modląc się sama za siebie, co modląc się za innych. Jej skuteczność jest jedna. Modlę się, Panie mój, za siebie. W tej modlitwie oddaję wszystkich braci i siostry me. Panie mój, przyjmij wołanie moje. Pozwól nam żyć w woli Twej. Pozwól nam żyć w woli Twej. Kto się modli w woli Bożej, nie potrzebuje przedkładać własnych intencji. Córko moja, kto się znajduje w mojej woli i wykonuje swoje czynności, gdyż ja tego pragnę, nie potrzebuje przedkładać swoich własnych intencji. A ponieważ się znajduje w mojej woli, kiedy działa, modli się i cierpi, ja sam tym rozporządzam tak, jak chcę. Pragnę zadośćuczynienia, przyjmuję to jako zadośćuczynienie. Pragnę miłości, przyjmuję to jako miłość. A ponieważ jestem Panem wszystkiego, mogę robić z tym, co chcę. W przypadku tych, którzy się nie znajdują w mojej woli, dzieje się inaczej. To oni decydują, a ja się dostosowuję do ich woli. Bracie i siostro, czy chcesz żyć w woli Bożej? Modlić się w woli Bożej, by to Jezus sam decydował. Rozważ to w sercu swoim i porozmawiaj o tym z Jezusem.